Dziękujemy za ten wykład i prosimy w takim razie o zabranie głosu panią profesor Ewę Podres. Czy pani ma prezentację, czy będzie pani czytała? Nie, będę czytała. Z prezentacją mieliśmy pewien problem. Zapraszamy w takim razie. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu swoim i swojego kolegi, z którym razem pisaliśmy ten tekst, a mianowicie panem profesorem Piotrem Duchlińskim. Proszę państwa, jeżeli pozwolicie, ja nie będę stała, tylko będę siedziała, nie dlatego, że moje nogi już są tak drżące, tylko po prostu jestem krótkowidzem i dużo lepiej mi się czyta z takiej odległości, niż gdybym stała i tak jak koleżanka przede mną nie mogła swobodnie czytać. Dobrze, dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, będę mówiła na temat pewnej idei podręcznika, która jest ideą otwartą. W związku z tym wszystkie państwa uwagi, które bezpośrednio lub pośrednio będą do nas skierowane, do Piotra i do mnie, przyjmiemy z bardzo dużą wdzięcznością, bo to ma być podręcznik dla państwa, czyli dla wszystkich młodych ludzi, którzy studiują filozofię czy też etykę. Myśląc o nowoczesnym podręczniku z etyki, założyliśmy, że podręczniki się starzeją i tym samym ich nowoczesność jest ograniczona do konkretnych ram czasowych. To one nadają różne znaczenie teoriom i praktykom etycznym. Etyka obejmuje więc nie tylko schematy zachowań postrzeganych jako naganne lub przyzwoite, ale także przechodzi przez historyczne i kulturowe ewolucje. Dotykają one zwłaszcza modyfikacji i konfiguracji znaczeń i pojęć podstawowych terminów etyki. Wszystkie wspomniane czynniki stanowią złożoną rzeczywistość składającą się na masową wyobraźnię. Masową wyobraźnię, która dotyczy tego, czym jest etyka i jakimi się kieruje względami. Zadania etyki rozkładają się zatem na teoretyczne, związane z koncepcjami filozoficznymi, jak i z praktyką indywidualnego i społecznego życia. Jest ono głęboko zespolone z potocznymi doświadczeniami, z wybranymi ideami moralnymi, zasadami i regułami dobrego postępowania, z własnymi lub cudzymi przekonaniami. Rzeczywistość etyczna nie zamyka się w teoriach, ponieważ jej natura jest bardziej złożona. Obejmuje ona zarówno poznanie, jak i pragnienia i potrzeby ludzi i realizowanie ich we wszystkich sferach życia, w różnych okolicznościach i pod wpływem rozmaitych motywów. Etyka jako zadanie do spełnienia zależy w tym samym stopniu od charakteru podmiotu sprawczego i kształtowanie tego charakteru było przedmiotem między innymi tego referatu, który wygłosiła pani Probucka, pani profesor Probucka. Ale również zależy od indywidualnych zdolności do krytycznego myślenia, o czym zresztą była przed chwilą też mowa. Wymaga zatem zbiorowej, indywidualnej pamięci oraz wyobraźni. Niektórzy znajdują wsparcie w wierze, inni w uniwersalnych prawach człowieka lub we własnym sumieniu. Etyka nie jest nigdy dana jako gotowa i pełna wiedza o tym, jak należy dobrze żyć ze sobą i z innymi. W istocie w etyce przyjmuje się za źródłowy punkt wyjścia założenie o sprawczości podmiotu, o jego zdolności do wolnego i świadomego działania. Przy tym w języku etyki wolne działanie oznacza realną możliwość wyboru tego, co człowiek zamierza świadomie uczynić. Chodzi więc nie tylko o to, że wiedza i doświadczenie etyczne otwierają przed konkretnym podmiotem możliwości samodzielnego dokonania wyboru, ale też i o to, że podmiot wie, dlaczego to zrobił. Można w skrócie powiedzieć, robię to, co chcę i wiem, dlaczego to robię. Niezależnie od tego, na przykład za 3 lata później, ten sam podmiot może żałować tego wyboru, ponieważ posiada już inny, zmieniony ogląd tamtej sprawy. Na tym też zasadza się jeden z głównych kłopotów z etyką, jako podstawową wiedzą o stałych, niezmiennych zasadach i regułach, które jedynie podlegają wzbogaceniu o pewne nowe elementy czy nowe problemy. W praktyce jednostek i społeczeństw etyka natomiast zmienia się,
czasami nawet gwałtownie pod wpływem zachodzących procesów cywilizacyjnych. Nasza laureatka Nagrody Nobla, pani Olga Tokarczuk, w swoim pierwszym wywiadzie powiedziała, że paradygmaty dzisiaj się zmieniają. Paradygmaty zarówno dostrzegania świata i jego oceny, a więc sfery moralnej. Zmienia się język i reguły wartościowania, a także sposób ich artykulacji. Zmienia się duch czasów, a wraz z nim moralna wyobraźnia i uczucia, jakie w niej dominują, na przykład strach, nienawiść, gniew. Uczucia te kształtują postawy ludzi, ich percepcję moralną oraz kształtują ich wrażliwość. Dodajmy, że to napięcie między podstawową, niezmienną strukturą etyki a jej praktyką, między stałym przekazem wiedzy o normach i wartościach etycznych, a rozmaitymi sposobami ich realizacji, przechodzi w sferę codziennych konfliktów i dylematów moralnych. Podręczniki z etyki, w zależności od celów i funkcji dydaktycznych wyznaczonych przez jego autorów, albo koncentrują się na teoretycznych rozważaniach, albo na praktykach. Są one przedstawiane pod pewnym kątem, na przykład bioetycznym, środowiskowym, deontologicznym, lub starają się rozwinąć te dwa wymiary etyki jednocześnie, teoretyczny i praktyczny, zamieszczając tak zwane case study i poddając je analizie moralnej. Jak opowiedzieć o etyce? Jak związać ją z potocznym doświadczeniem? Jak ma przebiegać etyczna analiza podstawowych problemów? Tych problemów, które zastajemy w historii etyki, jak i tych, które otwiera przed nami perspektywa codzienności. Dotykamy tutaj trzech płaszczyzn narracyjnych: filozoficznej, kulturowej i wynikającej z praktyk społecznych. Składają się one na kilka zmiennych modeli podręczników z etyki z wyraźnie zaznaczonym celem. Trzy z tych modeli dzisiaj są najczęściej rozwijane: poznawczy, doradczy i praktyczny. Najczęściej modele te przenikają się ze sobą. Niemniej jednak różnią się zarówno celem, jak i rozumieniem samej etyki. Interpretując ją jako a. wiedzę, b. opis i analizę alternatywnych sposobów działania i podejmowania decyzji, c. zapisu reguł i zasad oraz towarzyszących im procedur w rozmaitych kodeksach etycznych. Podręczniki z etyki mają też różną formę: wykładu, otwartej refleksji, dialogu czy komentarza do wydarzeń prawdziwych lub fikcyjnych. Za swoje podstawowe zadanie przyjmują wyjaśnienie, na czym polega problematyka etyczna, przy pomocy jakich terminów i pojęć etyka buduje swoją strukturę, jaki zakres ważności przypisuje zasadom i regułom ludzkiego postępowania, jak go uzasadnia i wiąże z praktyką. Czy jest to zakres absolutny czy uniwersalny lub relatywny, a może probabilistyczny? Pytania te wskazują na wiążące odpowiedzi w najważniejszych kwestiach: jak dana etyka obejmuje sprawczość podmiotową, jak ją pojmuje, jak tłumaczy fakt, że człowiek powinien postępować dobrze, a unikać zła, jak ułożyć relacje między afektywnym a kognitywnym aspektem etyki. Uściślimy, trzy wspomniane na początku kłopoty z etyką dotyczą jej struktury. Inna jest struktura teoretyczna etyki, inna natomiast praktyki. Drugi problem dotyczy pytania, czy mamy do czynienia z etyką, czy z różnymi przejawami tejże etyki. I trzeci dotyczy ewolucji podstawowych terminów w etyce, a w konsekwencji tejże ewolucji zmieniają się wewnętrzne układy, związki wartości i norm. Czyli czy etyka mówi nam stale o tym samym, czy też etyka ciągle się zmienia, zarówno gdy chodzi o zakres pytań, jaki stawia, jak i znaczenie pojęć, którymi się posługuje. Można odwołać się do problematyki, którą bezpośrednio lub pośrednio podejmuje każdy podręcznik z etyki, a nie z metaetyki. Pytanie, jakie stawia przed sobą etyka humanistyczna, znajdują swoje reperkusje w kulturze.
Czas zatem po tym krótkim i fragmentarycznym wstępie przejść do naszej wizji nowoczesnego podręcznika i w kilku punktach ją zaprezentować. Po pierwsze, zakładamy, że etyka jest wiedzą, refleksją związaną z doświadczeniem życiowym każdego człowieka. Jest nauką humanistyczną, a więc otwartą na dialog i przyjmującą dialog jako źródło swojej historycznej i formacyjnej tożsamości. Jest w niej obecna tradycja świecka i chrześcijańska, myśl grecka i nowożytna, na tle których i wobec których zaznacza się myśl współczesna. Po drugie, przyjmujemy, że przedmiotem etyki łączącym ze sobą jej teoretyczną stronę z praktyczną jest podmiotowa sprawczość, a właściwie jej dialektyczna natura. Sprawczość kształtuje podmiot, a podmiot sam jest sprawcą. Opis tego procesu wymaga wprowadzenia zasad i reguł, które powiązane są z porządkiem moralnym, wartościami, normami moralnymi, z problematyką szczęścia, celu i cnót, zagadnieniem sumienia i odpowiedzialności. Wszystkie te podstawowe kategorie moralne w sprawczości człowieka i jej etycznej interpretacji odgrywają również podwójną rolę. Wyjaśniają, na czym polega etyczność w życiu człowieka oraz jak ona wpływa na rozwój jego sprawczości, a więc na jego własny rozwój. Tradycyjnie możemy go określić jako doskonalenie. Etyka, jak już o tym wspomnieliśmy, wyrasta z pierwotnej kondycji człowieka pytającego się o to, jak dobrze żyć ze sobą i z innymi. Pytanie to prowadzi do rozmowy, a dialog umożliwia także poznanie siebie. Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego wybieram to dobro, a nie tamto? Kultura stanowi tło dla takiego dialogu i wskazuje na horyzont alternatywnych wartości i norm, jaki tu i teraz przenika wyobraźnię społeczną i ją tworzy. Po trzecie, jest to podręcznik ilustrowany, to znaczy wzbogacony o przedstawienie różnych życiowych sytuacji, które nazwaliśmy roboczo scenkami z życia codziennego. Pokazują one, na czym praktycznie polegają konflikty etyczne i dylematy, które zawsze są obecne w każdej kulturze i we wszystkich formacjach historycznych. Nieporozumienia te, które często prowadzą do otwartej wrogości, zaczynają się na poziomie pojęć i kategorii moralnych, a kończą na przyjmowaniu różnych tabeli wartości. Stan ten zmusza etyków do pogłębionej refleksji nad etyką jako sztuką krytycznego myślenia. Nie jest celem etyki zastępować wiarę, religię, ideologię czy światopogląd. Jej dociekania skupiają się na próbie odpowiedzi na pytanie, jak dobrze żyć ze sobą i z innymi, a warunkiem umożliwiającym takie życie jest wolność świadomego wyboru. Wiem, co robię i chcę to robić. Etyka, zajmując się sprawczością, wskazuje na te podmiotowe kompetencje i sprawności, które umożliwiają wybór dobrego życia, nie przesądzając o tym, jak i co będziemy konkretnie robili, ale skupiając się wokół pytania dlaczego. Scenki te chcemy dostosować do audiowizualnych przekazów internetowych, dzieląc je na trzy zintegrowane ze sobą części. Część teoretyczną, ilustrację, scenkę oraz komentarz etyki do owej scenki. W części teoretycznej zostaną omówione konflikty i dylematy, czym są i jakie są przyczyny ich zaistnienia. Szczególny nacisk położymy na współczesne pola konfliktów, które są domeną badań socjologów i teoretyków kultury. Scenki stanowią przykładowe ilustracje na takie tematy jak eutanazja, homoseksualizm, zmiany klimatyczne czy rewolucja obyczajowa i technologiczna i jej wpływ na nasze życie. Zostaną one dołączone do podręcznika w postaci płyty. Po czwarte, język podręcznika. Krótkie, proste zdania uzupełnione o pojęcia i kategorie etyczne, których definicje będą podane według haseł słownikowych. Oczywiście każdy z tych podstawowych pojęć i kategorii ma swoją podwójną historię, związaną zarówno z dziejami filozofii, jak i z formacjami kulturowymi. Krótkim opisom będą też towarzyszyły różne schematy i wykresy wskazujące na powiązania występujące między kategoriami etycznymi i podmiotową sprawczością. Po piąte, metoda
Ponieważ etyka jest dyscypliną humanistyczną, to będzie posługiwała się metodami właściwymi dla nauk humanistycznych. Chodzi o szeroko rozumianą metodę interpretacji humanistycznych działań oraz ich wytworów. Za pomocą tej metody dokonujemy opisu i weryfikacji ludzkiego działania, wyjaśniamy jego motywy, wskazujemy także na określone przekonania deskryptywne i wartościujące, pokazujemy, w jaki sposób akceptowany przez podmiot działający obraz świata ma wpływ na wyznaczenie wartości i ocen. W interpretacji humanistycznej traktujemy człowieka jako podmiot sprawczy, zachowujący się racjonalnie, mniej lub bardziej, względem wyznawanych przez siebie przekonań. Interpretacja ta pozwala nam uchwycić to, że działanie etyczne ma charakter kulturowo-twórczy. Etyka kształtuje określony typ kultury, a zarazem ten typ kultury jest współdecydujący o sposobie, w jaki w ogóle poruszamy się w sferze społecznej i kulturowej. Sprawy ludzkie, podobnie jak i sprawy szeroko rozumianej ekologii, mieszczą się właśnie w zakresie owej etyki humanistycznej. Dlatego, kiedy mówimy, że jest to etyka o charakterze rozumiejącym, to też traktujemy prawdę jako stały przedmiot do odkrycia, a nie jako prawdę wyłącznie zastaną i absolutną. Następnie nasz podręcznik ma charakter poznawczo-praktyczny, a więc łączący w sobie wiedzę z pewną formą instrukcji obsługi tej wiedzy. Po siódme, zastanawiamy się, czy jest w ogóle możliwa etyka uniwersalna, dialogiczna i humanistyczna, biorąc pod uwagę dwa typy etyk. Etyki o założeniach absolutystycznych i etyki o założeniach historycznie zmiennych. I teoretycznie również nastawiony na dyskursy, zmieniające się dyskursy społeczne. Uważamy, że podmiot sprawczy jest tym elementem, który łączy ze sobą te dwa typy etyk, a w związku z tym możemy rozwijać etykę humanistyczną, niezależnie od tego, czy ona się pojawia w wersji absolutystycznej, czy wersji dyskursywnej. Proszę Państwa, my mamy tutaj część praktyczną. I jeżeli Pan pozwoli, dobrze, bo Pan zaszczycił mnie tą uwagą, że mamy 5 minut, to jest ta mała scenka. Ja uważam, że podsumowaniem tego, ja już nie będę o komentarzach ani o części teoretycznej, ponieważ ona ma również taki charakter, no, troszkę humorystyczny, o może odrobinę. Proszę Państwa, ta scenka świadczy o tym, że ludzie, którzy posługują się kategoriami etycznymi, po pierwsze w stosunku do siebie nie zachowują się etycznie, a po drugie blokują wszelką możliwość w swoim sposobie mówienia i zachowania, wszelką możliwość porozumienia się. To jest sytuacja lekarz i pacjentka, chodzi o pigułkę Postumar. Proszę siadać, słucham, co pani dolega. Panie doktorze, przyszłam po tabletkę dzień po. Uprawiałam seks bez zabezpieczenia, więc boję się niechcianej ciąży. To nieporozumienie. Lekarz wyraźnie oczywiście zaczyna być zły i opryskliwy. Ja pani nie wystawię takiej recepty. Za swoje czyny, droga pani, trzeba ponosić odpowiedzialność. Proszę mnie nie pouczać. Jestem dorosła i wiem, co robię. Przyszłam po receptę, która mi się należy, a nie po umoralniającą lekcję. Jeszcze raz powtarzam pani, już oczywiście lekarz jest zdenerwowany, że nie mogę i nie chcę tego zrobić, ponieważ obowiązuje mnie klauzula sumienia w takich przypadkach. Ponadto podpisałem deklarację wiary zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi. A co mnie obchodzi, krzyczy już kobieta, pańskie prywatne przekonania, sumienie czy deklaracje. Zgodnie z prawem żądam od pana, doktorze, wystawienia recepty. A co pan o tym myśli? Nic, a nic mi nie obchodzi. Pani przypisuje sobie prawa, których nie posiada. W moich oczach jest pani potencjalną morderczynią. I dlatego jeszcze raz stanowczo powtarzam.
nie wystawię pani recepty na środek wczesnoporonny. Jakim prawem chce pan decydować o tym, co jest dla mnie dobre, a co złe? Jakim prawem wchodzi pan w kompetencje spowiednika? Nazywając mnie morderczynią, pan ubliża mojej godności. O jakiej godności pani mówi? Lekarz oczywiście jest już wściekły. Kobieta, która chce potencjalnie zabić swoje dziecko, nie ma w sobie ani krzty godności. A teraz proszę wyjść, bo wezwę ochronę. Za to, co ja robię, jak ja żyję, odpowiadam tylko przed sobą. Jest pan obłudnym cynikiem, gorszym od inkwizytora, bo ukrywa się pan pod szyldem lekarskim. Żałuję, że pańska matka nie skorzystała ze środków wczesnoporonnych. Proszę państwa, tutaj komentarz etyka. Oczywiście jest rozbudowany. Pozwólcie zatem, że ja tylko bardzo krótko powiem. W jednym i w drugim wypadku lekarz i pacjentka, figury retoryczne oczywiście, posługują się tymi samymi kategoriami etycznymi. Wolność, odpowiedzialność, prawo, roszczenia, czyli te wszystkie podstawowe elementy. A jednocześnie każdy z nich inaczej to rozumie i żadne z nich nie dąży do tego, żeby wyjaśnić, wytłumaczyć, czyli nawiązać jakieś porozumienie. I to jest właściwie sytuacja klasyczna dla wszystkich konfliktów i dylematów i od tego naprawdę zaczyna się od etyka, kiedy zaczynamy się nad tym zastanawiać. Dziękuję państwu serdecznie.